Także możemy się zastanowić nad trzema pokusami. Pan Jezus Chrystus jako doskonały zwycięzca i wzorzec. Dla nas tym trzem pokusom nie uległ. Widzimy, że szósty werset. Widząc tedy niewiasta, iż dobre było drzewo ku jedzeniu, a iż było wdzięczne na wejrzeniu i pożądliwe drzewo dla nabycia umiejętności, wzięła z owocu jego i jadła, dała też i mężowi swemu, który z nią był, i on też jadł. To widzimy, że w tym szóstym wersecie trzeciego rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej są trzy zasady. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Jest to też zapisane w pierwszym liście Jana 2,16. Zgodnie ze świadectwem apostoła Jana obejmują one wszystko, co jest na świecie. Gdy tylko Bóg został wykluczony, te zasady przejęły ster. Jeśli nie trwamy w szczęśliwej świadomości miłości i prawdy, łaski i wierności Bożej, popadamy chcąc, nie chcąc pod panowanie wyżej wymienionych zasad, które są właściwe tylko nieco łagodniejszą nazwą na tyrańskie panowanie szatana. I pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia są dzisiaj tymi trzema potężnymi siłami napędowymi, które stanowią instrumenty działania szatana. Każdą z nich postawił również Panu Jezusowi przed oczy podczas pamiętnego kuszenia na pustyni. Zaczął od próby, aby odwieść tego drugiego człowieka, jak mówi o nim pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 47 werset, od pozycji bezwarunkowej zależności od Boga. Pismo Święte posługuje się charakterystycznymi pojęciami. Pierwszy człowiek i drugi człowiek. Temu tematowi poświęcony jest 5 rozdział listu do Rzymian oraz 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy człowiek to Adam, fizyczny ojciec wszystkich ludzi oraz głowa i prekursor grzesznego, upadłego rodu ludzkiego. Drugim natomiast jest Chrystus, głowa niebiańskiej, zbawionej rodziny, głowa i prekursor nowego stworzenia. Ponieważ jego przyjście jako Zbawiciela, jako tego, który daje grzesznikowi nowe życie, było tak przełomowe, a jego osoba i skutki jego dzieła tak kontrastujące z tymi grzesznego ojca ludzkości, Adama, otrzymał w Słowie Bożym nazwę drugiego człowieka, drugiego jako typ zupełnie nowego, nieskażonego stworzenia. I tutaj widzimy Mateusza, 4 rozdział, 3 werset, wypowiedź: powiedz, aby kamienie te stały się chlebem. Tą wypowiedź skierował szatan do Pana Jezusa. Próbował zmusić go do dokonania cudu. Następna była oferta królestw świata wraz z ich wspaniałościami, a na koniec, zaprowadziwszy go na wieżę świątynną, próbował skłonić do zdobycia sobie uznania i podziwu ludu poprzez akt objawiający jego nadnaturalną moc. Wyraźnym zamiarem, z jakim nosił się szatan, kusząc Pana, było odwiedzenie, odciągnięcie go od stanowiska całkowitej zależności od Boga i zupełnego poddania się pod jego słowo. Jednak wszelkie jego usiłowania spełzły na niczym. Napisano,
brzmiała odpowiedź Boża. Brzmiała odpowiedź, jaką raz powtarzał niestrudzenie ten doskonały człowiek, jedyny, który tak naprawdę wiedział, co oznacza i na czym polega prawdziwa zależność od Boga. Niech inni próbują działać na własną rękę, na swoje własne konto i na swoją własną rzekomą korzyść. U niego nie wchodziło to w rachubę. Jakiż piękny przykład dla wierzących. Doskonały wzorzec, z którego mogą czerpać we wszystkich okolicznościach życia. Jezus trzymał się Pisma i dlatego zwyciężył. Miecz Ducha stanowił jedyną broń, z jaką stał na polu bitwy i dzięki której odniósł doskonałe zwycięstwo. W swojej postawie stanowił całkowite przeciwieństwo pierwszego Adama. Tamten miał wszystko, co przemawiało za Bogiem i na jego korzyść, a ten wszystko, co zdawało się świadczyć przeciwko niemu. Po jednej stronie dostrzegamy ogród z wszystkimi jego radościami i cudami, a po drugiej pustynię z wszystkimi jej brakami i trudami po drugiej. Zaufanie okazane szatanowi w pierwszym przypadku i zaufanie złożone w Bogu w drugim, kompletną klęskę pierwszego człowieka i najcudowniejsze zwycięstwo drugiego. To oczywiście wiąże się z tematem sumienia. Jest to ważne, abyśmy przyjrzeli się teraz nieco bliżej temu, w jakiej mierze i w jaki sposób urzeczywistniła się korzyść, która po spożyciu owocu miała stać się udziałem pierwszych ludzi, o czym tak gorąco zapewniał szatan. Doprowadzi nas to do decydującego punktu, bezpośrednio związanego z upadkiem człowieka. Zgodnie z zarządzeniem Bożym, przez upadek człowiek miał mieć coś, czego nie miał wcześniej, mianowicie sumienia. To jest umiejętności rozróżniania dobra od zła. Przed upadkiem człowiek nie mógł mieć sumienia. Jakże mógłby wiedzieć cośkolwiek na temat zła, skoro ono jeszcze nie zaistniało? To znaczy nie zaistniało w obszarze istnienia i funkcjonowania człowieka, bo obiektywnie niestety istniało. Znajdował się człowiek w stanie niewiedzy i nieświadomości o istnieniu zła przez swoje nieposłuszeństwo i idący za nim upadek, człowiek otrzymał sumienie. Przy tym ze smutkiem musimy odkryć, że działanie tego nowego instrumentu polegało na uczynieniu z człowieka tchórza. Satan oszukał okrutnie kobietę. Powiedział: otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Przemilczał tym samym istotną część prawdy, nie uświadamiając im, że będą w stanie rozpoznać dobro, ale nie będą mieli siły, aby je czynić, że będą rozróżniać zło, nie umiejąc go pozostawić. To właśnie ta żałosna próba wzniesienia się przez człowieka na wyżyny i domniemanego polepszenia jego pozycji zawierała w sobie utratę prawdziwej wzniosłości. Pierwsi ludzie zostali zdegradowani do pozycji bezsilnych, ujarzmionych przez szatana i znękanych wyrzutami sumienia bojaźliwych stworzeń. I otworzyły się oczy im obojgu, jak mówi siódmy werset trzeciego rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej. Na co? Tylko po to, aby musieli odkryć swą własną nagość. Ich otwartym oczom ukazał się ich prawdziwy stan. Nędzny, godny pożałowania.
i poznali, że są nadzy. Jakże smutny był ów owoc drzewa poznania. Nie posiedli nowego poznania, chwały i wspaniałości Bożej. Nie. Pierwszym rezultatem ich nieposłusznej dążności do zdobycia poznania było bolesne odkrycie, że są nadzy. Dobrze jest, abyśmy zrozumieli ukrytą w tych słowach prawdę. Jeśli wiemy, jak działa sumienie, rozpoznajemy, że jego moc i pole działania są bardzo ograniczone i polegają głównie na tym, że czynią z człowieka tchórza. Dzieje się tak, ponieważ sumienie ukazuje mu bez jakichkolwiek upiększeń jego rzeczywisty, beznadziejny stan. Wielu ludzi łudzi się w tej kwestii, myśląc, sądząc, że sumienie prowadzi do Boga. Czy tak było w przypadku Adama i Ewy? W żadnym razie. Co więcej, można zapewnić na podstawie Słowa Bożego, że sprawa ta ma się podobnie u każdego grzesznika. Jakże mogłoby zresztą być inaczej? Jakże to beznadziejne poczucie mojego tragicznego stanu miałoby przywieść mnie kiedykolwiek do Boga, jeżeli nie tylko wtedy, gdy towarzyszy mu wiara w to, kim jest Bóg? Raczej wywoła u mnie jedynie uczucie upokarzającego wstydu, strach, wyrzuty sumienia i oskarżanie samego siebie. Może również wzbudzić pewną naturalną, ale jakże daremną i próżną dążność, aby własnymi siłami uleczyć mój straszny stan. Usiłowania te przypominają działanie przesłony. Zamiast przybliżać nas do Boga, ukrywają jedynie przed Jego pełnym miłości, litości i łaski spojrzeniem. Kolejnym krokiem Adama i Ewy, który był jednocześnie naturalną konsekwencją rozpoznania ich nagości, była próba zatuszowania jej poprzez własne starania. Tak więc czytamy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Spletli sobie liście figowe i zrobili przepaski. Werset ten jest niezwykle ważny, gdyż stawia przed nasze oczy najstarszą relację dotyczącą wysiłków człowieka, aby zmienić swój stan przy użyciu wynalezionych przez siebie środków. Uważne rozważanie tej próby obnaża przed nami prawdziwy charakter ludzkiej religijności, który od tamtego pamiętnego dnia nic a nic się nie zmienił. Po pierwsze, widzimy, że usiłowania naprawy upadłego stanu człowieka, które nie były tylko wyłączną przypadłością Adama, lecz były, są i nadal będą wspólne dla ludzi żyjących o każdym czasie, wynikają z rozpoznania jego nagości. Człowiek jest nagi. Nie da się zaprzeczyć tej gorzkiej prawdzie i każda ludzka aktywność i podejmowane przez człowieka religijne działania są nieodzownym rezultatem jej poznania. Cóż dają takie wysiłki? Zanim będziemy w stanie uczynić coś dobrego w oczach Boga, to jest tutaj ważna obserwacja, że zanim będziemy w stanie uczynić coś dobrego w oczach Boga, co mogłoby znaleźć Jego akceptację i cieszyć się Jego aprobatą, musimy koniecznie wiedzieć, że jesteśmy przyodziani i że nasza szata stanowi w oczach Boga wystarczające okrycie. To właśnie na tym polega różnica pomiędzy prawdziwym chrześcijaństwem a ludzką religijnością. Fundamentem prawdziwego chrześcijaństwa jest fakt, że to Bóg przyodział człowieka. To On jest punktem wyjściowym chrześcijanina. Czysto ludzka religijność bierze swój początek w nagim stanie człowieka i jest w każdym calu przesiąknięta daremnym staraniem przyodziania się na własną rękę, przy użyciu własnych środków.
Wszystko, co czyni prawdziwy chrześcijanin, czyni dlatego, że jest przyodziany. Natomiast wszystko, co czyni zewnętrznie religijny człowiek, czyni po to, aby się przyodziać. Na tym polega ta olbrzymia i jakże zasadnicza różnica. Im więcej badamy ducha ludzkiej religii we wszystkich jej przejawach, tym wyraźniej widzimy, jakże dalece beznadziejna, bezradna jest w kwestii nagości człowieka i jakże niezdolna, aby poprawić jego kondycję lub choćby zmienić skutecznie jego przeświadczenie co do jego stanu, darując mu ukojenie i ulgę. Może ona wystarczyć na pewien ograniczony czas i zadowolić, dopóki na horyzoncie nie pojawi się śmierć i groźba sprawiedliwego sądu Bożego. Jednak gdy tylko człowiek spojrzy w oczy poważnej rzeczywistości śmierci i sądu, musi odczuć, że jego religijność nie ma żadnej wartości i że nie może stanąć z nią ufnie przed Trybunałem Świętego Boga. Gdy tylko Adam usłyszał w ogrodzie Eden wołanie Boga, zląkł się. Zląkł się, gdyż był nagi. Jak sam to wyznał, tak, był nagi. I to pomimo przepaski splecionej z liści figowych, którą się opasał. Najwyraźniej to liche przykrycie nie było w stanie uspokoić nawet jego własnego sumienia. Gdyby miał prawdziwie Boży pokój sumienia, nie bałby się. Bo jak wiemy, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem, jak mówi pierwszy list Jana, rozdział 3, 21 werset. Przystańmy na chwilę nad tą ważną prawdą, pomyślmy. Jeżeli nawet skażone grzechem i tym samym nie zawsze miarodajne sumienie człowieka nie jest w stanie odnaleźć pokoju w jego szlachetnych religijnych usiłowaniach i uczynkach, to jakże miałyby one zadowolić świętość Bożą? Przepaska Adama nie była w oczach Boga wystarczającym okryciem, a nagim nie mógł być w obecności Bożej. Nagim nie mógł przebywać w Bożej obecności, w Jego obecności. Dlatego też uciekł, aby się ukryć. Takim jest i było zawsze działanie sumienia. Każe ono człowiekowi ukryć się przed Bogiem. W ogóle wszystko, co oferuje i stawia do dyspozycji człowiekowi jego religijność, jest jedynie środkiem wspomagającym jego ucieczkę przed Bogiem. Jakże nędzna, jakże godna pożałowania jest taka protekcja, skoro człowiek musi i tak stanąć kiedyś przed Bogiem. Tak mówi list do Hebrajczyków 9:27. Postanowiono raz ludziom umrzeć, a potem będzie sąd. Jakże wstrząśnięty, przerażony i nieszczęśliwy musi być, gdy nie ma nic ponad tę dręczącą świadomość swojego stanu. Do tego wszystkiego brakuje doprawdy tylko piekła, aby dopełniło obrazu nędzy i beznadziejności położenia człowieka, który czuje, że musi stanąć przed Bogiem i wie, że jest na to spotkanie zupełnie nieprzygotowany. Gdyby Adam rozpoznał doskonałą miłość Boga, nie bałby się, bo w miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Pierwszy list Jana 4:18. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Adam nie miał o niej pojęcia, gdyż dał wiarę kłamstwu szatana. Myślał, że Bóg jest wszystkim innym, ale na pewno nie miłością i dlatego udanie się do Boga i szukanie schronienia w Jego obecności było ostatnią myślą, jaka tylko mogła mu przyjść do głowy. W życiu Adama zaistniał grzech, a Bóg nie może mieć z grzechem nic do czynienia.
Dopóki grzech ciąży na czyimś sumieniu, uczucie oddalenia od Boga musi dawać o sobie znać. Księga Habakuka, 1:13. Mówi, twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Świętość i grzech nie mogą przebywać razem pod jednym dachem. Grzech musi być osądzony przez Boga.